kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Trochę się do was nie odzywam, a stwierdziłam, że bez sensu nagrywać, skoro i tak nie mogę wstawić tego materiału, ale już się mega stęskniłam, więc jestem, wracam i nagrywam. Jeśli chodzi o dzisiejsze plany, to powiem wam szczerze, że Daniel jest teraz w pracy. Tak. Jak przyjedzie, idziemy do kościoła ustalić jeszcze kilka kwestii, a o 19 mamy pierwszą próbę pierwszego tańca, bo już czas nam ucieka i może coś tam dla was nagramy, zobaczymy. Oczywiście jest ze mną moja mała Wiktoria, ale nie chcę... O, Wika! Nie chcę się przywitać. Wika! Cześć! Cześć! Nie chcesz siedzieć w łóżeczku? I oczywiście w związku z tym, że do ślubu zostało już naprawdę niewiele czasu, to postanowiliśmy wybielić sobie zęby i będziemy próbować takim preparatem. Ja go kupiłam w Rossmanie za około 65 zł, coś takiego. I on wybiela się nim przez tydzień. Zobaczymy, czy coś nam pomoże. Kupiłam jeszcze końcówki do szczoteczki elektrycznej, też takie wybielające i coś jeszcze? A, i pastę wybielającą. I tutaj właśnie wchodzi w skład takie coś do malowania zębów, żel i pasta wybielająca, plus nakładki, które ja już sobie zrobiłam. Za chwilę wam pokażę, jak one pierwotnie wyglądały. Za chwilę. I to są Daniela. Wyglądały jeszcze tak, jak nie były zrobione. A ja już swoje ząbki odcisnęłam, jak możecie zobaczyć, więc zostało mi tylko zmobilizować się i wybielić zęby. Powiem wam, że trochę z tym zwlekam, bo wiem, że mam straszny odruch wymiotny, jak wkładam sobie to do buzi, ale muszę to jakoś przecierpieć. Mam nadzieję, że się opłaci i efekty będą naprawdę fajne. Jeśli chodzi jeszcze o kwestie takie ślubne, to kupiliśmy takie dwa koła, jakby. Takie plecione, drewniane, no nie wiem. Pomalujemy je na biało i w środku będzie napis pan młody i w drugim pani młoda. Ozdobione delikatnymi kwiatkami. Kupiliśmy jeszcze takie serduszka. I one chyba będą przy ozdobie domu. I różowe girlandy, dwie paczki. Czy coś jeszcze? Tak, na tort. Coś takiego. To się nazywa fontanna tortowa. Tak patrzę, patrzę, prezent dla świadka, ale to już alkohol i coś takiego, to też nam się przyda do czegoś. I to chyba na tyle. Więc jak widzicie, przygotowania do ślubu pełną parą. Wiktoria tutaj próbuje dostać się na łóżko, a przed chwilą chciała zejść. Wika, kto tak ładnie gra? Kto tak ładnie gra? Ty? Wróciłyśmy ze spaceru, położyłyśmy się spać na 2 godziny, a teraz idziemy do sklepu po małe zakupy i powiem wam, że wcześniej się do was nie odzywałam, bo oczywiście standardowo nie naładowałam aparatu, ale teraz już mi się naładował, więc zabieram was ze sobą. Na tą chmurę. To chyba nie zwiastuje nic dobrego. Wracamy. Wracamy, aniołku. I wróciłam, a za mną, widzicie, Lila. Zaraz pokażę wam, co robi Wiki. Co, Wika, robisz? Patrzysz, jak babcia wiesza pranie? Tak. Wróciliśmy od księdza, a teraz jedziemy tańczyć. Za dużo wam nie nagrywam, no ale widzicie, trochę się dzieje. Nie wiem, czy wam coś nagram, postaram się, ale stwierdziłam, że chyba dodam wam w całości pierwszy taniec już z wesela. Bugs! Bugs! Kochani, witam was w drugim dniu tego vloga. Wczoraj już nie dokończyłam, powiem wam szczerze, że byłam zmęczona. Musiałam jeszcze mało położyć, ogarnąć, więc odzywam się dopiero dzisiaj, ale dzisiaj skończymy tego vloga, a jutro, kto wie, może nagramy następnego.
Tymczasem, jak widzicie, mokre mam włosy, jestem jeszcze nieogarnięta, za chwilę to zrobię. Ja już jestem ubrana jako mokra kura, ma mokre włosy, ale doschną mi same, nie chcę mi się suszyć i jeszcze muszę się pomalować. I powiem wam, że od dzisiaj zaczynam rozchodzić swoje ślubne buty, żeby nie było jakiejś wpadki. Kto jest dzisiaj taki poważny? Ty jesteś? Taka poważna, masz wiadereczko? Od cioci Karoli i wujka Emila, tak? Tak! Piękne, pojedziesz nad morze z tym wiadereczkiem, tak, Wika? Okej, okay, i pora zabrać się do robienia śniadania. Ale dobre śniadanko. Kto to je takie śniadanie? Kaszę? Pyszna kasza? Pyszna kasza? Przepyszna. Tapu, tapu. Tak, Wika? Buciki ma mama. Fajne? Fajne? Mogę w nich iść? Tak, mogę. Mogę. Kokardki mają, tak? Wysokie? Czy wysokie? Ach, te kokardki! Oberwałabyś, ja wiem o tym, ale nie wolno. Nie! 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 Na przymiarkę sukni. Jedzie ze mną moja mama, a mój tato będzie spacerował z Wiki, bo niestety Daniel jest w pracy, więc musimy sobie jakoś radzić. Tak, Wikunie? Już po ostatniej przymiarce i tak naprawdę mogliśmy już dzisiaj odebrać suknię, ale stwierdziliśmy, że odbierzemy ją w poniedziałek, bo tak będzie lepiej, wygodniej i jestem bardzo zadowolona, więc super. A Wiktoria sobie słodko śpi, ja w tym czasie zajadam kanapki i będę montowała filmy. Powiem wam tak szczerze, że kompletnie zapomniałam o tej przymiarce sukni ślubnej i dobrze, że zdążyliśmy, bo... Nie wiem, jakoś kompletnie wleciało mi to z głowy, miała i ze mną moja świadkowa i też zapomniała, więc sierotki Marysie. Jak widzicie, jestem w piżamce, ale jeszcze muszę iść pod prysznic, zmyć makijaż, ogarnąć się do spania, ogarnąć małą i powiem wam, że kończę tego vloga. Jutro chyba też będę nagrywała i od jutra zacznę wybielać moje zęby. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Więc może wam to pokażę. Powiem wam, że jeszcze dzisiaj byłam na lodach, ale nie nagrywam tego, bo zapomniałam aparatu. Ale dobrze, żegnam się z wami. Pa, pa!